można zobaczyć, dotknąć i przekonać się na samych sobie, jak działają prawa fizyki, czym tak naprawdę jest woda i w jaki sposób mózg odbiera otaczający świat. Jak co roku we wrześniu do Katowic wróciło Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe. Z jego atrakcji można korzystać w kilku strefach, jak na przykład w strefie osobliwości świata fizyki. Żeby coś zrozumieć, no to trzeba się na tym skoncentrować, skupić na tym uwagę i być zaangażowanym w to, co się naprawdę przed naszymi oczami na scenie rozgrywa. No, nie ma nic lepszego niż kolega, który właśnie bierze udział w eksperymencie, który na pewno przyciąga uwagę wszystkich swoich kolegów całej klasy, no i wtedy ta uwaga jest lepiej koncentrowana, a dzieci to odbierają też w sposób emocjonalny. No wiadomo, że żeby coś zapamiętać, to powinny być do tego włączone emocje. Podobają się jednak takie eksperymenty, które troszeczkę poszerzają może horyzonty myślowe, czyli nie mówiliśmy o tym w szkole. A poczuć i dotknąć fizykę można w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych. Z kolei na Wydziale Prawa i Administracji dzieci mogą zajrzeć w serce i to dosłownie. Biostrefa to miejsce, w którym może polać się krew i z pewnością będzie to doświadczenie zapamiętane na długo. Na moich zajęciach będę przeprowadzał sekcję serca, sekcję prawdziwego serca od świnki, które jest łudząco podobne do naszego serca. Dzięki temu młodzież nie tylko na obrazkach, ale też żywo, trójwymiarowo, a co więcej, nawet będzie mogła dotknąć tego serca. Włożyć palec w aortę, zobaczyć jak działamy, jak to funkcjonuje w nas, zrozumieć to, co nieraz jest trochę skomplikowane, gdy jest tylko na kartce. Ostatnia okazja, aby pod okiem doktora zajrzeć w serce, będzie w piątek do godziny 13. Ze szczegółowym programem pozostałych stref Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego można zapoznać się w internecie.